Beatę Rutkiewicz oraz sekretarza miasta Bogusława Suwary. Witam również kanclerza orderu świętego Stanisława Stefana Kukowskiego oraz kawalerów orderu świętego Stanisława. Witam również przewodniczącego Rady Miasta Węgierowa pana Jacka Gawkę. Witam posłów Jarosława Selina. Witam również panią Małgorzatę Zwiercia. Witam również pana posła Janusza Świadka, asystenta senatora RP Waldemara Bonkowskiego, pana Romana Wołoszyna. Serdecznie witam również przewodniczącego RR Solidarność pana Romana Kuzińskiego, przewodniczącego Regionu Solidarności Gdańskiego. Witam również radnych sejmików województwa powodzkiego i radnych powiatu miasta Węgierowa. Witam również prezesów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Węgierowa i Gdyni. Witam również Leona Czerwickiego, Zakładu Kamieniarskiego Przodkowo, fundatora tablicy. Witam również pana Romana Czerwickiego, prezesa ZUK Węgierowo. I witam również Poczty Sztandarowe Solidarności, Stoczni Gdynia, Stoczni Nauta oraz inne poczty. I Portu Gdynia. Serdecznie witam. Witam również mieszkańców miasta Węgierowa i tutaj gości przyjezdnych. Witam również serdecznie osoby, które tutaj nie wymieniłem, a są obecne ze względu na ich stanowisko i funkcje. Również witam poczet na końcu Marynarki Wojennej naszej jednostki. I również witam pana pułkownika Wyckowiaka Romana. Przepraszam, Roberta. Ale będzie miał na drugi rok. W związku z tym chciałbym teraz o przekazanie głosu księdzu Danielowi o krótką modlitwę i poświęcenie ronda oraz tablicy pamiątkowej, która znajduje się tutaj obok. Bardzo proszę księdza Ciekawi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Jak tu jechałem, przyjeżdżałem przez rondo kaszubskie, a tu my mamy ludzi z Kaszub. Z wyjątkiem Adama Asnyka, ale który pięknie w poezji swojej opisuje naszą ojczyznę od gór aż po morze i tęskni za ojczyzną wolną. Chciał jej służyć, nie wyszło mu. Takie były wtedy czasy. Stąd tak przeżywał to bardzo mocno w swoim sercu. Cały czas jakby pozostała w depresji. Dzięki tym postaciom jak ksiądz Hilary Jastak, Augustyn Ecel, pierwszy burmistrz miasta, Adolf Bielewski z 1920 roku, to postacie związane ściśle z Kaszubami. Dzięki ich postawie to właśnie jakby uzupełniają to, czego tak bardzo pragnął Adam Asnyk. Poświęcimy to rondo, w którym w szczególny sposób będzie nam przypominało księdza Hilarego Jastaka, wielkiego piewcę Kaszub, ale przede wszystkim obrońcę naszej ojczyzny tutaj na Pomorzu Wybrzeżu, w Gdyni nade wszystko, ale i w Węgierowie, w Pucku i w ogóle na Kaszubach. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan Jezus, który jest drogą, prawdą i życiem, niech będzie z wami wszystkimi. Chrystus, Syn Boży, przyszedł na świat, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Wszystko za tym, co prowadzi do zjednoczenia ludzi, odpowiada Bożym planom. Ronda też o jednoczy. Gromadzi. Kiedy ludzie oddzielają góry lub wielkie obszary wód, kiedy istnieją między nimi duże odległości,
Budują oni nowe drogi, znajdują nowe środki lokomocji, by pokonywać przestrzeń i zbliżać się do siebie. Wzywajmy więc Boga, by błogosławił tym, którzy wykonali to rondo i tym, którzy będą z niego korzystać, by wszystkich otaczał swoją łaską i opieką. Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Oto słowo Pańskie. Z pokorą zanieśmy wspólne błagania do naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest drogą wiodącą nas do wiecznej Ojczyzny. Panie Jezu, Ty stawszy się człowiekiem, przebywałeś pośród ludzi. Spraw, abyśmy wspierani Twoją obecnością postępowali drogą miłości. Cię prosimy. Panie Jezu, Ty obchodząc różne miejscowości głosiłeś Ewangelię, uzdrawiałeś chorych. Przechodź nadal naszymi drogami, pokrzepiaj nas swoim miłosierdziem. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Ty byłeś blisko uczniów żeglujących po morzu i wybawiłeś ich z wszelkiego niebezpieczeństwa. Bądź zawsze z nami pośród nawałnic tego świata. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Ty towarzyszyłeś zasmuconym uczniom w drodze do Emaus. Błogosław nasze podróże i swoimi słowami rozpalaj nasze serca. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Ty wstępując do nieba otwarłeś nam drogę. Podtrzymuj nas pielgrzymujących przez tę ziemię, abyśmy otrzymali mieszkanie w domu Twego Ojca. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Ty oddałeś nas jako dzieci w opiekę swojej Matce. Za jej wstawiennictwem prowadź nas bezpiecznymi drogami, abyśmy Cię kiedyś mogli oglądać i razem z Tobą zawsze się radować. Ciebie prosimy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Boże, Ty w żadnej części świata nie jesteś daleko od tych, którzy Tobie służą i ojcowską opiekę otaczasz tych, którzy w Tobie pokładają nadzieję. Pobłogosław wszystkich, którzy będą przechodzić, przejeżdżać tym rondem swoją łaską. Uprzedzaj ich kroki, bądź z nimi w drodze. Broń ich od wszelkich przeciwności, niebezpieczeństw, aby osiągnęli to, czego pragną i szczęśliwie dotarli do wyznaczonego celu podróży przez Chrystusa, Pana naszego. Przejść. Dokładnie. Rondo też. O. Nożyczki do przecięcia wstęgi. Zapraszamy. Prosimy pana prezydenta, pani starosta, pani poseł. Zgodnie z zwyczajem pióro się bierze do domu, nożyczki pewnie też. Do cięcia. Do cięcia. Niech się tnie. Tnijcie. Przeczynamy teraz tękę uroczyczy. Pan prezydent, pani starosta, pani
poseł Zwiercan, pan poseł Śniadek i pomysłodawca tego tutaj rota, pan Edward Bormela. Teraz przejdziemy do przecięcia tutaj szarfy, która się znajduje przy tutaj obelisku tego kamienia, gdzie jest tablica księcia Hilarego Jastaka. Bardzo proszę osoby, które wycinały z tego. Panie Dzień. Minutę na reporterów. Tak, dziękuję bardzo. Tak, chwila dla reporterów. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz na chwilę się staniemy, to jest już stary, ja tylko krótko powiem o... Bartosz! Kompania! Tak. Bardzo proszę, żebyśmy stali, Panie Starosto, Panie Prezydencie. Ja powiem krótko, skąd to się wzięło.